Ja chciałem zadać takie pytania w związku z wypowiedziami premiera Donalda Tuska, który straszy, że w Polsce jest zagrożono Euro 2012 i straszy, że jest winą zachowanie kibiców, a jednocześnie pan poseł Raś przyznał, że ta sytuacja jest wynikiem zaniedbań. Od prawie 4 lat rządzi Platforma Obywatelska, a z tego, co mówił minister Adam Rapacki, wynika, że interwencja była spóźniona i po prostu złe decyzje były podejmowane. Jak pan poseł Stefaniuk pyta, co jest przyczyną nieskutecznych działań wobec stadionowych bandytów, no to tą barierą nieudolności jest po prostu ten rząd, który nie umie sobie z tym poradzić. Ale UEFA przygląda się przygotowaniom Polski do Euro 2012 i nawet jest tam głos, żeby odebrać Polsce euro, ale niedawno dowiedzieliśmy się, że to nie z powodów kibiców, bo to było przed tymi burdami, tylko dlatego, że nie wybudowaliśmy autostrad, że nie zabezpieczyliśmy hoteli. Tak, tak, takie głosy się pojawiły. No i zaraz po tym w UEFA. I zaraz po tym okazało się, że doszło do takich wydarzeń na stadionach. No i tu jest pytanie, czy nie jest to próba przerzucenia odpowiedzialności za ewentualne odebranie Euro 2012 Polsce na kiboli, czyli znalezienie sobie kozła ofiarnego w postaci rzekomych, nieobliczalnych polskich kibiców. Ten rząd zawsze stosuje taką metodę przerzucania odpowiedzialności za swoje nieudacznictwo na innych. Ja mam takie pytanie, czy koordynacją tych akcji, które się działy, nie zajmowała się policja? Jakie służby brały udział w zabezpieczeniu tego? Czy poza policją byli tam jacyś inni? Czy również brali w tym jacyś przedstawiciele policji czy różnych innych służb jako prowokatorzy, którzy mieli doprowadzić do takich burt na stadionów? No i myślę, że po tej czerwonej kartce dla rządów Donald Tusk powinien po prostu zejść z boiska. Dziękuję.